Zakończyła się apostolska wizyta papieża Franciszka w Bahrajnie. Hasłem pielgrzymki były słowa z Ewangelii świętego Łukasza: na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wizyta papieża Franciszka w Bahrajnie jest wyrazem budowania mostów, wyrazem solidarności, braterstwa i wzajemnego zrozumienia. W ostatnim dniu swojej pielgrzymki papież spotkał się z duchowieństwem wikariatu apostolskiego Arabii Północnej, mówi administrator apostolski tego regionu ksiądz biskup Paul Hinder. Ojcze Święty, dziękujemy Ci najserdeczniej za to, że jesteś dzisiaj z nami, za umocnienie wiary tych pracowników duszpasterskich i za rozpalenie płomienia ich entuzjazmu w służbie Jezusowi Chrystusowi w Kościele katolickim w Arabii Północnej. Papież Franciszek odwiedził Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Manamie, pierwszą i do tej pory jedyną katolicką świątynię wzniesioną na brzegu Zatoki Arabskiej. Mówił, że wszyscy jesteśmy powołani do radości, jedności i proroctwa, a źródłem tych darów jest Duch Święty. Zatem bardzo istotne jest to, aby we wspólnotach chrześcijańskich nie zabrakło radości i aby ona była dzielona z innymi, abyśmy nie ograniczali się do powtarzania gestów z przyzwyczajenia, bez entuzjazmu, bez kreatywności. Jedność, o której mówił papież, wzywa nas z kolei do wyzbycia się egoizmu. W tym kontekście papież zwracał uwagę na nasze powołanie do proroctwa. Nie możemy wobec tego udawać, że nie widzimy dzieł zła, trwać w spokojnym życiu, by nie pobrudzić sobie rąk. Chrześcijanin musi sobie ubrudzić ręce, aby żyć swoim chrześcijańskim życiem, aby dać świadectwo. Przeciwnie, otrzymaliśmy ducha proroctwa, aby naszym świadectwem życia wydobyć na światło dzienne Ewangelię. Dlatego święty Paweł napomina: troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Papież Franciszek wraz z duchowieństwem odmówił modlitwę Anioł Pański. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Następnie powrócił do Watykanu. Była to 39. zagraniczna pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka. Bahrajn odwiedził jako pierwszy papież w historii.